Woda butelkowana to jest ważny produkt dla wszystkich, którzy mają różne preferencje smakowe, jeżeli chodzi o wybór wody, ale też dla wrażliwych grup, takich jak dzieci, jak matki karmiące czy kobiety w ciąży, ale nie tylko. Myślę, że pandemia pokazała nam, że woda butelkowana to produkt pierwszej potrzeby. Żyjemy w tak niepewnych czasach, że w każdym gospodarstwie domowym powinien się znaleźć ten produkt jako podstawowy. Opakowania wody butelkowanej to są opakowania PET. PET jest najbardziej cyrkularnym tworzywem, jest stosunkowo łatwy, prosty do przetworzenia i jest uznany przez wszystkie międzynarodowe agencje bezpieczeństwa. Jednocześnie sam PET czy sam plastik nie jest wyzwaniem. Wyzwaniem jest odpowiedzialne obchodzenie się z nim i to umożliwi nam wprowadzenie w Polsce systemu depozytowego. Producenci wód mineralnych i źródlanych od dawna aktywnie zabiegają i wspierają wprowadzenie systemu depozytowego w Polsce jako jedynego efektywnego narzędzia na podniesienie poziomu zbiórki i recyklingu opakowań w Polsce. Dzięki temu możemy myśleć o gospodarce obiegu zamkniętego, jeżeli chodzi o opakowania po napojach. Dzięki wprowadzeniu systemu depozytowego konsument będzie miał możliwość oddania opakowania po napoju i pobrania kaucji, więc dla niego jest to korzyść, zachęta ekonomiczna, a dla nas, producentów, oznacza to, że będziemy mieli dostęp do dobrej jakości surowca po to, żeby powtórnie go wykorzystać. Producenci wody butelkowanej dążą do obiegu zamkniętego, do tego, żeby opakowania po napojach krążyły w obiegu zamkniętym. Odpowiedniej jakości materiał, czyli właśnie te butelki po wadzie oddawane w punktach, co umożliwi nam wprowadzenie systemu depozytowego, pozwolą na korzystanie z tych butelek w obiegu zamkniętym. W związku z tym one nie będą już trafiały do środowiska, gdzie nigdy nie powinny się znaleźć. Z drugiej strony, idąc po lesie, rzadko widzimy butelkę po szamponie, dlatego że nie zabieramy ze sobą szamponu do lasu i butelka po napoju stała się takim symbolem. Natomiast właśnie ona, dzięki temu, z jakiego tworzywa jest wykonana, jest naprawdę łatwa do przetworzenia.